Witam, witam Skrybo, witajcie widzowie w kolejnym odcinku z Twierdzy Krzyżowiec. Dzisiaj lecimy z kolejnymi bitwami. Ogólnie to nie wiem w sumie co zrobić, to możecie wy zdecydować w komentarzach, ponieważ na przykład jak wrzucam taki odcinek z bitew i tam często potrafi się pojawić nawet i do... Różnie, raz pojawiają się trzy pomysły, raz pięć, czasem więcej. I widzę, że czasem nawet jedna ta sama osoba jest w stanie napisać trzy komentarze, bo masz trzy pomysły. I zaczyna się tego robić bardzo dużo, bo tak na przykład jak zostało mi 5 bitew ostatnio, tak znowu mam teraz około 20 pomysłów i mnie to bardzo cieszy. Ale z drugiej strony na to wszystko trzeba długo czekać, jak na przykład ktoś napisze to dzisiaj, to jego pomysł będzie prawie że za 1,5 tygodnia albo nawet i za 2 tygodnie, więc to też nie jest tak fajnie długo czekać. I teraz tak, co mam robić? Albo wybierać takie najfajniejsze bitwy, które mogą być najbardziej ciekawe, albo mam po prostu brać wszystkie, a wy będziecie cierpliwie czekać. Albo trzecia opcja, niech tylko jakby każda osoba ma jeden pomysł do napisania, bo jak na przykład jedna osoba będzie pisać trzy pomysły, a ktoś napisze jeden pomysł, no to trochę jest tak też nie fair, że ja będę potem brał wszystkie te trzy pomysły, a ktoś potem będzie może dłużej czekać, więc może po prostu albo piszcie po jednym pomyśle na odcinek i to będzie tyle, tak co odcinek po prostu jeden pomysł, nie tak, że na przykład jedna czy dwie osoby napiszą po dwa, trzy pomysły, bo to wtedy może być trochę nie fair. Więc wybierzcie jedną z tych trzech opcji. Dobra, teraz tak, przechodzimy do pierwszej bitwy. I pierwszą bitwą dzisiaj wybrałem, tak jak spojrzałem na wszystkie pomysły, to pojawiły się takie, w sensie te dwa, które już mam przygotowane, były takie dwóch na dwóch, więc od razu dobrałem jakiś, poszukałem trzeci pomysł, więc dzisiaj będą takie trzy bitwy, dwa na dwa. I pierwsza bitwa to była tak: Saladyn z Wezyrem na Fryderyka i Ryszarda. Saladyn z Wezyrem na Fryderyka i Ryszarda. Dobra. Ty, Ryszard, nie powtarzaj po mnie. Okej, i walniemy ich chyba na normalnej mapie tu. 4 versus 4. Kasy też nie było ile niż w komentarzu napisane, więc daję tyle. Dobra, i teraz pytanie, czy wy się nie zblokujecie? Dobra, Ryszard z Fryderykiem powinno być ok. Tu wygląda na to, że też powinno być ok. Na szczęście Wezyr zrobił taki malutki, ale tu na styk, idealnie. Niesamowite, pierwszy raz mi się tak chyba wydarzyło, że na styk wszystko poszło. I wszyscy prawie już wydali kasę, ale szczerze nie widać, żeby aż tak mocno uciekli. Czy taki Saladyn, czy Wezyr, oni jako arabscy lordowie nie mają wcale takiej dużej różnicy pomiędzy cesarzem i Lwim Sercem. Tam jest tylko przewaga tak 150 jednostek, więc to wcale nie jest tak, że mocno im uciekli, będą zaraz ich atakować. To może być ciekawy pojedynek, zobaczymy co tu się wydarzy. Okej, leci pierwszy atak Saladyna i wygląda na to, że wybiera się na Ryszarda. Więc tu Ryszard może mieć spore kłopoty. Może i Ryszard nie zostanie jeszcze pokonany, ale może zostać tak mocno obity, że będzie mu się ciężko pozbierać. Jak tam wszystkie kamieniołomy i budynki na rudę zostaną poniszczone. Chociaż dobra, podjechał tak blisko tymi rocznikami konnymi. Aha, jeszcze został podpalony, super. No to Ryszard faktycznie będzie w tarapatach i to dużych. I jeszcze spali swoją całą armię. Saladyn zaatakował w takim momencie jeszcze, że ten Ryszard wyszedł w ten ogień. A tu Wezyr jedzie z kolejną. I Wezyr dobije. Wezyr pojedzie na Ryszarda. No i złączony atak dwóch na jednego to nie będzie dobrze. Widzisz, Ryszard to jest zemsta. Jak wtedy opat z kimś tam zaatakował twojego Nizara, kiedy był sojusznikiem, a ty potem pokonałeś dwójkę, to teraz się zemściło to na tobie. Teraz dwójka poszła na ciebie. A te balisty, ojejku, ale te balisty robią robotę. Zobaczcie ile ich tu podjechało. Fryderyk jest w tarapatach i to wielkich, przez same balisty. Ale Wezyr zaraz dobije, Wezyr, no właśnie, był lag, czyli jedzie Wezyr. I teraz tak. Najlepiej dla Wezyra byłoby, gdyby ta wieża szybko nie padła i żeby tam przejścia do środka łatwo nie było. To Wezyr będzie sobie objeżdżał. On, dobra, chyba że sam się spali zaraz. To Wezyr, czy ty możesz? Co ty robisz? Wezyr wystrzela tam wszystko. Fryderyk się z tego nie ma opcji nawet podnieść już później. Jeszcze został w środku podpalony. Jeszcze może pół armii mu się spalić zaraz. Dobra, zostało ugaszone.
Dobra, no w takim razie jak się tak szybko przedostali, no to wezyr nie da rady, ale przyjdzie zaraz Saladyn i dobije. Chociaż nie, no dobra, stracił sporo, bo miał 500, ma teraz 396, to na pewno raczej Saladyn powinien dać radę dobić. Tym bardziej jakby jeszcze te balisty kawałek tutaj podjechały i zaczęły, o właśnie, wybijać to co u Lorda, to już w ogóle. Więc mamy koniec, no Ryszard tutaj z Fryderykiem no, zbyt wolno rekrutują. Jeszcze mieli bardzo wielkie problemy, na przykład taki Ryszard, to mówię, był tak paszerowany przez Saladyna katapultami, że to była tragedia dla niego. Nie mieli szans zbytnio. Nawet gdyby Fryderyk miał tą fosę, byłby problem, bo by po prostu stali zamknięci we własnym zamku. Dwóch arabskich lordów to jednak zbyt mocne, jak na dwóch takich europejskich, którzy powoli robią te jednostki. I teraz tak, bitwa numer 2. Tu prawie że podobna bitwa, tylko się troszkę pozamieniało. Wilk Ryszard na Saladyna i Fryderyka. Ok, czyli teraz takie drużyny. Wilk i kto to miał być? Ryszard. Dobra robota. Ryszard się chyba pokłócił z Fryderykiem tutaj, poszli do innych drużyn. Dam wam na tą stronę sojusza. No i tutaj już może być bardziej wyrównane. Ryszard będzie dobrym przeciwnikiem dla Fryderyka i Saladyn będzie dobrym przeciwnikiem dla Wilka, więc tu może się coś podziać. Okej, okay, tylko się nie zblokujcie, proszę, dobrze? Ryszard, ja wierzę, że ty małe zamki robisz. To akurat powinien... Czy ty możesz, Ryszard, naprawdę? Ja ci ufam, a ty takie rzeczy robisz. Powiedziałem mały zamek. O, można? Można. Wilk też, ty zmieścisz się ze swoim zamkiem. Ty tutaj jakieś te mury jeszcze zrobisz, nie? To był kościół, dobra. Gdzie ty masz koszary? Nie masz kosza, czyli się zblokowali. Tam powinny być po drugiej stronie. Dobra, robię wam tak w takim razie. Skoro nie możecie się pomieścić, to będziecie tak żyć. Teraz pytanie. Wilk znowu zrobił ten zamek. Zrobił ten zamek, którym tu jak pójdziesz na prawą stronę, mu wszystko się poniszczy, to będzie miał straszne kłopoty. Jak Saladyn zaraz zaatakuje, bo chyba tak powinno być, i poniszczy mu tu wszystko, to czy Wilk nie zostanie wtedy zblokowany? Był lag, czyli musi lecieć Saladyn. No właśnie, ale jak Saladyn poleci właśnie nie na Wilka, jak Saladyn by poleciał na tego, na Ryszarda i pozbędzie się jednego, o właśnie. Ale dobrze będzie, jak Ryszard się z tego jakimś cudem wybroni i przyjmie na siebie ten atak i wtedy da Wilkowi czas na to, żeby ten ruszył na Saladyna. I jak pokonają Saladyna, to wtedy sam Fryderyk już nie ma opcji, żeby cokolwiek tu zrobił. A Ryszard ma szansę się wybronić, bo Wilk mu troszkę pomoże. Dokładnie, wybroni się. Wybroni się, kupił czas Wilkowi. Ile Saladyn ma kasy? 8000, to wcale nie jest dużo. I Wilk zaraz jakby mógł zaatakować. Dobra, zaraz to on nie zaatakuje, ma ledwo 750. Więc Saladyn zdąży sobie armię odnowić, więc ten plan się nie uda. Okej, wybiera się armia Fryderyka i tu może być problem dla Ryszarda. Ryszard po ataku Saladyna ma znowu 500 jednostek, ale czy to wystarczy, by obronić się przed falą zbrojnych od Fryderyka? No nie wiem. Ale Wilk jest bliski swojego ataku i musiałby wtedy wykończyć Saladyna, ale to też będzie trudne, bo Saladyn ma bardzo mocno odbudowaną armię, ma 800 jednostek, więc dla Wilka to może być duży problem. Jeśli Ryszard się z tego wybroni, to zniszczy sam dwie armie, to będzie bardzo duży damage, ale tu bardzo szybko się przedostali do środka. I to nie wiem, czy już się, no już zaczyna Ryszard krzyczeć, ale widzę, że daje radę. Dobrze, zobaczcie na to, co tu się wydarzyło. Zmiótł tą armię. No i raczej nie jest w stanie Wilk zadać na tyle strat Saladynowi, żeby go zblokować. Musiałby mu wszystko dookoła poniszczyć. I mury mu mocno potrzaskać jeszcze. Chyba, że go jakoś wyminie w jego własnym zamku. Ma szansę się w miarę zestakować, ale i tak Saladyn ma przewagę. Nie ma szans.
Nie ma szans. Miał Ryszard. Znaczy miał wilk szansę, jakby zaatakował Fryderyka, który zaatakował Ryszarda wcześniej. No i to by wtedy się udało, tak? Czy się okaże, że to zaraz wilk będzie miał problem, jak zostanie zaatakowany przez Saladyna? No właśnie, jest atak Saladyna. A ile wilk ma jednostek? 480. To wcale niedużo. Wybronić się wybroni, ale pytanie, czy nie otrzyma na tyle strat, że będzie zblokowany w zamku. Tu na pewno dostanie mocno. O właśnie, wszystko wyburza. No, wilk znowu będzie zblokowany. Ten zamek jego jest fatalny ogólnie. Ładnie wygląda, ale nic poza tym. Z tak mocno obijanym to będzie koniec. Wilk ciągle jak ma ten zamek, to on przegrywa z kimkolwiek. Czy to z Emirem, czy to z Saladynem. Jest po prostu wyniszczany. Jeszcze wyszedł tu prawie połową. Myślałem, że zaraz ci sobie przejdą do środka, jeszcze wejdą i go pokonają. Proszę, kto tu atakuje? Czyżby tu atakował Ryszard? I czyżby tu atakował Saladyn? Ty Saladyn może na Ryszarda? Pusto ma. Wilk się odbudował. Wilk ma znowu 700 jednostek. Saladyn, wcale tak łatwo ci nie pójdzie. A pytanie, jakby sobie poradził. Czy tu jest jakaś szansa na zwycięstwo? Nie no, Fryderyk ma tak dużo jednostek, że to nie ma opcji. Musieliby się wyminąć, to jest jedyna szansa. Nie wiem teraz, którą bitwę obserwować. Dobra, ta się szybko zakończy. Fryderyk bez problemu się wybronił. Okej, wyruszył Saladyn po raz kolejny. Pytanie, czy może się wyminąć z wilkiem? Zobaczcie. Wilk też jest w stanie zaraz zaatakować. Chyba, że ty... On idzie... O kurde, on idzie na Ryszarda. I... Fryderyk też poszedł na Ryszarda. No to Ryszard jest w tarapatach. Teraz jedyne, co może zrobić wilk, żeby uratować sytuację, jest wyjść swoim atakiem i wybrać się i zniszczyć Saladyna. To jest jedyne, jak może uratować ten pojedynek, bo wilk też będzie miał problem z Fryderykiem i Saladynem, jak będzie musiał walczyć z dwoma naraz oczywiście. A oni bardzo szybko pokonają Ryszarda. To jest jedyny czas na to, żeby wilk teraz wyszedł, bo zaraz ta armia wróci. Skoro król musi się kryć w swoim zamku, ale kryć się muszę. Zaraz ta armia wróci i wtedy wilk już nie da rady się, nie da rady pokonać Saladyna. Saladyn sporo stracił i to jest jedyna opcja, żeby wilk miał jeszcze szansę tu powalczyć. Ale nie zdąży. A dobra, wyszedł. Czy zdąży? Wilk się dość długo ustawia. Ale troszkę obijesz tą armię. Patrzcie, co się dzieje. Cesarstwo podbija następnego władcę, a opowieść snuje się dalej. Ciekawe, czy Saladyn się z tego wybroni. Ale brakło wilkowi. Teraz może mieć już problem. Tu jest dość sporo arabskich zbrojnych. Jak wilk nie pokona Saladyna, to jest w tragicznej sytuacji. Już z tego raczej nie wyjdzie. Miał bardzo dużą okazję na to, żeby coś tu zrobić. Tamte jednostki są troszkę obite. Ale zobaczcie, wilk już stracił znacznie więcej. Była szansa na wyrównanie, pokonanie silniejszego. No to wilk, masz kłopoty. Ej, ktoś atakuje Saladyn znowu. Ile Saladyn już ma jednostek? 1770, no to nieźle. To nieźle, a Fryderyk też zaraz przyjdzie. Na pewno staćcie na to, aby tyle nam płacić, sir? Pewnie. Okej, Saladyn mocno obije wilka i najprawdopodobniej przyjdzie Fryderyk zaraz i będzie w stanie go dobić chyba. Okej, jest przebicie. No 100 jednostek stracił wilk.
I do tego jego zamek wygląda tragicznie, a tu zaraz będzie przegrupowanie i przyjdzie druga armia. I z tej już raczej tak łatwo się nie wybroni. Ma szansę się wybronić wilk, ale nie ma opcji, żeby potem miał szansę jakkolwiek się odbudować. Dobra, Fryderyk już prawie stracił 200 jednostek. O, jak ci pigmierzy i zbroi będą tak wychodzić po troszkę, to wilk tylko straci armię. Jeszcze jacyś asesyni przyszli od Saladyna. No, to jest koniec. A dobra, to nie jest koniec, never mind. Okej, był lag, widzę, że wilk zabezpieczył swój zamek, wyburzył bramę i sprytnie pomyślał i zasłonił się tutaj, ale nie wiem, czy to mu coś pomoże. Nie wiem, czy to ci coś da, wilk, wiesz? Wiadomość od wilka. Walczysz lepiej niż to musi być koniec. Czy możecie to zrobić szybciej, bo laguje, a tu jeszcze jedna bitwa przed nami? Wiadomość od wilka. Zabij go od razu, bo nigdy nie ukorzy się przed tobą. Więc Saladyn i Fryderyk wygrywają. Ryszard, dwie porażki dzisiaj. I dobrze dla niego, kto się bije w pojedynku numer 3. Widzę, że w pojedynku znowu wilk z Saladyn. Okej, czyli tak, wieprz z wilkiem. Na Saladyna i Kalifa. Okej, wilk, wieprz. Wieprz, czy wy robicie małe zamki? Może uda się was zdać obok siebie? Zobaczymy, czy tak by się dało. Kalif z Saladynem raczej na pewno się nie zblokuje, ale pytanie, jak tutaj będzie. W miarę okej, nie będzie blokady. No i teraz wilk żeś wywalił tą swoją warownię. Jak Kalif się do ciebie przekopie z Saladynem? Coś jest nie tak z Saladynem. Oni czasem łapią takiego laga, że nie tworzą tych jednostek. Ale dlaczego? Czy wilk, przez to, że wilk tu bombarduje? Nie. Nie zblokował się gdzieś? Nie, wszystko jest w porządku. Jakiegoś laga złapał. Okej, dobra, poczekajcie, to muszę zrestartować, to nie ma sensu. Z takim zblokowanym Saladynem. Teraz jak tutaj fajnie się zrobiło. Wieprz zrobił taki większy zamek, wilk troszkę mniejszy. Teraz mogą się fajnie bronić. Okej, atakuję Kalif i zobaczymy, jak sobie poradzi wieprz. Wieprz ma 600 jednostek, więc raczej się wybroni. Sporo kuszników jest. Dlatego troszkę wilk też pomoże z tej strony. Kalif będzie mógł być w tarapatach, jak tutaj zaraz. Tak naprawdę Kalif będzie w tarapatach, jak wieprz ruszy na niego. Kalif nie będzie miał tak szybko dużo pieniędzy i nie będzie zbierał jednostek bardzo szybko. I wybiera się Saladyn i najprawdopodobniej będzie atakował wilka. Tak ciężko ocenić, na kogo on się wybierze, ale wydaje mi się, że poleci na wilka. Chociaż... może i na wieprza? W teorii miałby szansę, ale mocno obrywa. Bardzo szybko traci jednostki, jeszcze dobrze pod mury nie podszedł. Ale tu ma szansę się przebić. Dobra, nie, arabscy zbrojni się zacięli, bo tam najpierw była luka. Dobra, przeszli jednak. Za dużo już stracił. Chociaż dobrze się zbili teraz. Brakło. Gdyby tu się nie zlagowali, to by dali radę. Okej, atakuje wilki, pytanie na kogo? Raczej na Saladyna, ale Saladyn zdążył sobie zrobić armię. Saladyn ma 700 jednostek, więc raczej bez problemu powinien się z tego wybronić. Zobaczcie, ile te mangonele zadadzą strat. 200 jednostek minimum.
To jeszcze nie koniec. Dobra, już koniec, bo Mangala została wyniszczona. Będzie się rozchodził, do tego Kalif pomaga. Te balisty od Kalifa też pomogą sporo, jeszcze Smolnerowy. Więc tu bardzo ciężko, żeby ktokolwiek kogo załatwił. Spowolnij tylko Saladyna. Sześćset jednostek, no nie ma szans, nie ma szans. Kalif tak naprawdę ma teraz szansę z jakąś kontrą. Wieprz ciągle musi się zbierać, bo był atakowany już dwa razy. Kalif może i by miał szansę pokonać wieprza. Wilka raczej nie, bo by się ciężko było mu przedostać, ale z wieprzem może i by dała radę. Okej, atakuje Kalif i atakuje wieprza. Czy ma szansę? W teorii ma, jakby dobrze się szybko przedostał i ominął tych kuszników od wilka. Będzie znowu... Oj, źle. Źle, że na tamtą stronę idzie. Musiałby bardziej pójść w tę stronę. Tam za dużo, tam połowa armii wytraci. Bez sensu. Ale pytanie, czy Saladyn na przykład jak zaraz dorobi swój atak, czy też nie ruszy na wieprza wtedy? Wieprz coraz bardziej obijany, coraz mniej jednostek ma. Jakby Saladyn to zaraz przyszedł, to będzie po wieprzu. Okej, i jest atak Saladyna, ale zobaczcie, źle troszkę przyszedł. Przyszedł bardzo blisko zamku wilka i został zmieciony. Ten atak nie miał szans, podchodząc tędy nie ma opcji, no tutaj tak wielkie straty otrzyma. I wybiera się wilk ze swoim atakiem tym razem. Ale Saladyn też jest bliski swojego ataku chyba. Czy będzie mijanka? Czy będzie jakaś mijanka po drodze? Czy nie zdąży? Saladyn będzie miał spoko szansę na kontratak. O! A jednak będzie mijanka, okej. No właśnie, pytanie, komu lepiej to wyjdzie? Możliwe, że Saladynowi mogłoby to fajnie wyjść, bo jest... Chociaż tutaj... Saladyn mocniej ciacha tutaj. Oj, 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 wilk może być w tarapatach. Chyba, że się przestraszy tamtych jednostek i cofnie. Albo on idzie na wieprza jeszcze zamiast na wilka teraz. To najgorzej. Wieprz ma bardzo dużą armię, nie wiem czy to wystarczy. Ale Saladyn żeś narobił. Myślałem, że na wilka pójdziesz, to miałeś szansę coś tu zdziałać. Okej, ale wyruszył też Kalif. No i pytanie, czy Kalif znowu będzie psuł i szedł na prawą stronę? O, podpalony został wieprz. Ale się ugasi chyba, chociaż... Niezbyt się ugasił. Gdzie ty Kalif idziesz? Ty Kalif teraz atakujesz wilka, czy o co tu chodzi? Ja już nie wiem, te ataki się tak mieszają. Teraz na wilka poszedł. Bez sensu. Oni się nigdy nie wykończą, jak tak będą robić. No to ładnie. Wieprz może w końcu będzie miał szansę, żeby zaatakować. Ej, wieprz w końcu wybrał się ze swoim atakiem. Ale nie sądzę, żeby był w stanie coś tu zdziałać. Ale może to, że właśnie wieprz teraz zaatakował, da szansę Saladynowi na to, żeby wieprze pokonać. Bo wieprz raczej szybko jednostek nie będzie w stanie zrobić. Chociaż czy wieprz by dał radę pokonać Kalifa? Nie dałby rady, ale był blisko nawet. No jak teraz wieprz wyruszy, znaczy ten Saladyn wyruszy na wieprza, to będzie po wieprzu. Chyba, że znowu poleci jakąś dziwną, okrężną drogą, że wilk mu na tyle pomoże, że się wybroni. Okej, jest atak Saladyna, a wieprz ma tylko 430 jednostek. Więc jeśli Saladyn wybiera się na wieprza, to najprawdopodobniej będzie po wieprzu, jeśli Saladyn dobrze zorganizuje ten atak.
Nie wiem, że on idzie teraz na wilka, bo już sam nie wiem, gdzie on idzie. Dobra, idzie chyba na wieprza jednak. Uczycy konie tylko polecieli tutaj. Okej, okay, jest jeszcze było przejście. No to rozwal. Co on robi? Nie no, Saladin zgłupiał, znowu. Ale to będzie koniec, nadal jest 1000 jednostek prawie. Więc mamy po wieprzu. I wilk traci swojego sojusznika. Tak. Dobra, mamy atak wilka i widzę, że znowu wybiera się na Saladyna. Saladyn ma 1100 jednostek. Kalif ma 900, więc może Kalif byłby w stanie w miarę zaatakować, jakby Saladyn się bił tutaj z wilkiem. Ale czy Kalif by był w stanie jakoś się w miarę przebić? Do tego zamku bardzo ciężko się przebić, ale może tak, żeby zadać stratę i spowolnić? Może miałby szansę. Nie ma opcji, żeby wilk pokonał. Wilk już stracił prawie 300 do 400 jednostek. A dobrze, do murów nie podszedł. Pytanie, ile Saladyn wytraci. I 100 wytracił, 150. 200 jednostek stracił tylko Saladyn. I teraz zobaczcie, są w miarę blisko Saladyn z Kalifem. Jakby złączyli atak, ciekawe czy to by wystarczyło na wilka. Taki podwójny atak. Możliwe, żeby wystarczył, ale i tak nie byłoby im łatwo przedrzeć się tu. Okej, okay, wybiera się Saladyn, a Kalif. Kalif, ty też musisz, żebyście dali radę. Zobaczcie, jakie tu dwie armie potężne będą zmierzać do wilka. Tylko pytanie, czy Kalif też zdąży zaraz. Tak, idą. Ujojoj, złączyły się te dwie armie. No to wilk może być w tarapatach. Będzie przynajmniej około 2,5 tysiąca jednostek zmierzało do zamku wilka. Czy on się z tego wybroni? No właśnie, wieże poniszczone. Mangonelli już nie będzie. Saladyn przyjmie ten największy cios, a później jeszcze przyjdzie do tego Kalif. Wszystko zostanie poniszczone, więc wilk raczej się z tego będzie mógł po prostu nie podnieść. Nawet jak się wybroni, to później raczej już nic nie zrobi. Armia Saladyna powstrzymana. No i w sumie Saladyn, zobaczcie, mimo że Saladyn miał tak wielką armię, nawet nie przebił się do środka. Teraz dopiero Kalif się przebił, ale tam w środku czeka spora ilość zbrojnych, więc wilk się wybroni. I pytanie, czy się z tego podniesie później. Jego zamek wygląda fatalnie, ale ma kamieniołomy. To zawsze coś. Nie wszystko zostało poniszczone, więc się raczej z tego odbuduje powolutku. No i pytanie, tu mieli bardzo duże szanse, ten podwójny atak złączony, to była tak naprawdę największa szansa, żeby wilka wykończyć, a teraz czy tak się zgrają drugi raz? No nie wiem. No nie wiem. Dobra, ten pojedynek zaczyna już tak długo trwać, ja już muszę czekać tutaj z 15-20 minut na to, żeby oni uzbierali te ataki. Prędkość już mi nie działa dobrze, nawet na 300. Więc damy jeszcze szansę po jednym ataku, damy szansę zaatakować wilkowi i damy szansę zaatakować Saladynowi i Kalifowi. I zobaczymy, że coś się zadzieje. Jak nie, no to po prostu będziemy musieli ogłosić zwycięzcami tych, co przynajmniej mają jeden punkt, czyli Saladyna i Kalifa. Chyba, że wilk pokona Kalifa, no to wtedy nie wiem, zakończymy to remisem, na to wygląda. Co wątpię, bo widzę, że wilk ciągle atakuje Saladyna. A wilk ma bardzo sporą armię i pytanie, czy wilk nie zaatakuje teraz Saladyna. I wtedy Saladyn może być w tarapatach, jakby wilk teraz się wybrał. Ale czy tak by się udało? Nie wiem. Nie wygląda, to Kalif też jeszcze, Kalifowi brakuje dość sporo jednostek, z 300 przynajmniej do ataku. Więc Kalif tutaj nie pomoże wilkowi. Znaczy wilkowi, Saladynowi.
Saladyn, czemu ty atakujesz już, jak nawet twoja armia jeszcze nie przyszła? Już tak wolno leci. To jest właśnie najgorszy, ten późniejszy etap jest tak długi. Jak już zbierają po 2000 jednostek, to trzeba czekać 10 minut, aż oni tu zbierają 5, zanim tymi jednostkami przyjdą. I Saladyn już wytracił połowę praktycznie. No nie ma opcji, żeby Saladyn coś tu zrobił. Musiałby teraz tak, podpalić się środek zamku. Jakby tu się podpaliły te budynki. O dobra, pali się u Lorda, okej. Wilk może spalić swoją całą armię, będzie w ruinie i wtedy Kalif ma szansę dobić. Ile Wilk stracił? Dobra, Wilk stracił tylko 100, to nie ma opcji, żeby tak się stało. Ale teraz naprawdę mocno wykończyli Wilka i z tego już bym miał problem, żeby się podnieść. Okej, wybiera się Kalif. No Wilk po trochu zaczyna się odbudowywać. I pytanie, czy jak Kalif teraz by nie dobił, to znowu może Wilk stać i nie będzie się budował. I tak będzie w kółko. Później przyjdzie Saladyn i ten pojedynek naprawdę będzie trwał, jeszcze mógłby sporo trwać. Przynajmniej z 2-3 godziny. Tak naprawdę. Tyle balist i co, żadna nie działa? Dwie tylko? Może by oni jeszcze ruszali tym wszystkim naraz, to może by to jakoś lepiej działało. Kalif to nawet widzę, że większych strat to tu nie zada. Dobra, coś tam zada, poblokuje znowu. No, ten pojedynek będzie za długi. Wilk znowu będzie się odbudowywał, potem Saladyn zaatakuje. Więc ja ten pojedynek kończę. Za zwycięzców uznajmy tą dwójkę, ponieważ zadali tu więcej strat i Wilk raczej nie miałby szansy z nimi wygrać. Więc ten pojedynek muszę zakończyć. Więc to by były te trzy pojedynki na dzisiaj. W kolejnym odcinku będziemy sobie brać kolejne trzy pojedynki. Więc to by było na tyle, jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, no i widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się do następnego odcinka, na razie.